Matura informatyka 2018. Zadanie centrum danych. Bazodanowe, ale wykonane w arkuszu kalkulacyjnym, czy to kalk, czy Excel. Treści zadań pobieram ze swojej strony maturainformatyka.buzinfo.pl w dziale baza 2018, dane do zadania oraz treść zadania. Szybciutko przejrzyjmy. Mamy centrum danych składające się z komputerów, plik komputery TXT w formacie numer komputera, numer sekcji oraz pojemność dysku. Awarie tychże komputerów, numer awarii, czyli numer zgłoszenia, numer komputera, który uległ uszkodzeniu, kiedy nastąpiło uszkodzenie z dokładnością do sekundy oraz priorytet uszkodzenia. I plik naprawy TXT, tabela, która mówi, kiedy konkretne zgłoszenie zostało naprawione i na czym polegała naprawa. Są tylko dwie możliwości, albo restart, albo wymiana. Bardzo ważny komentarz, i to jest grzeczność od strony twórców zadania, mogli tego nie mówić, a wynika to z treści zadania. Mogło się zdarzyć, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw i to będzie istotne. A teraz już przejdźmy do... Zacznijmy od zaimportowania danych. Trzy tabele mam w trzech niezależnych plikach TXT, otwarte w dowolnym edytorze tekstu. Tutaj jest to Gini. Ctrl A, Ctrl C. Spójrzmy jeszcze, ile to ma wierszy. 2, 4, 9, 6. Bardzo dobrze. Ctrl V. Sprawdźmy, czy znak separatora dobrze został rozpoznany. Jak widzimy, ilość kolumn się zgadza. Wszystkie dane wyglądają na poprawnie rozpoznane, czyli OK. Na sam koniec skaczemy na dół, żeby zobaczyć, czy ilość wierszy się zgadza. 24,96, wszystko w porządku. Te krzyżyki to znaczy, że nasz czas awarii się nie mieści. Widzimy, że tutaj są dane tylko liczbowe. Wszystkie liczby zostały poprawnie rozpoznane. Data to jest, też jest liczba oczywiście. I domyślnie zostały wyrównane do prawej strony. Potem łatwo rozpoznać, że to są liczby. Od razu arkusz zmieniam nazwę jego na awarię. Natomiast cały ten obszar mogę go zaznaczyć w kalku Ctrl gwiazdka numeryczna. Natomiast jeżeli to nie zadziała, to mogę oczywiście Ctrl Shift i strzałkę w prawo, strzałkę w dół i nazwijmy sobie ten obszar awa. Będzie można się do niego całego odwołać poprzez taki skrót Enter. Dobrze. Druga tabela, dokładnie tak samo. Komputery. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Tu wygląda OK. Spójrzmy. 501 wierszy. Jeszcze tu zobaczmy, czy to jest 501 wierszy. Tak jest. I jak widzimy, teksty wyrównane do lewej, liczby do prawej. I to są komputery. Zmień nazwę arkusza na komputery. Natomiast cały obszar sobie zaznaczę i nazwę go kom. Kolejna zakładka. Naprawy. I tutaj też oczywiście data się nie zmieściła. Ile tego jest? 49.08. Strzałka, kontrol strzałka 49.08. Bardzo dobrze. Dane są zaimportowane. A jeszcze tutaj nazwijmy odpowiednio. To są naprawy i cała tabela będzie się nazywać NAP. Możemy przejść do zadanie pierwsze. Znajdź 10 najczęściej występujących dysków, jeśli chodzi o pojemność, i wyświetl ich ilość posortowaną od największej ilości wystąpień. Rozwiązanie będzie stosunkowo proste. Z tabeli komputery tutaj mamy wszystkie informacje. Pojemności dysków. Musimy sobie tylko sprawdzać, ile występuje, jaka pojemność i numery komputerów, dla których występują właśnie te dyski. Nie będę pracował na oryginalnych danych, więc sobie to przekopiuję do
nowego arkusza. OK. I teraz wstawimy tabelę przestawną. Tabelę przestawną w arkuszu Excel wstawiamy w taki sposób. W menu wstawianie tabela przestawna pojawiają się takie okna pomocnicze, dzięki którym możemy stworzyć inną tabelę z nowym zestawieniem. Te cztery pola lub mniej należy wypełnić. Dokładnie taka sama myśl jest w arkuszu Calc, niemniej w innym miejscu to wszystko jest sprecyzowane. Tutaj musimy menu dane rozwinąć, tabela przestawna, utwórz, zaznacza się spójny obszar danych, czyli tabelka nasza, OK. I też mamy cztery pola do wypełnienia. Raz, dwa, trzy, cztery. A tutaj mamy wymienione kolumny naszej tabeli. A zatem, co my chcemy pogrupować? Chcemy pogrupować pojemność dysku. Jeżeli chcemy pogrupować, to przeciągam albo do pola wierszy, albo do pola kolumn. Zwykle się przeciąga do pola wierszy. To, co chcemy policzyć, czyli to, co będzie funkcją grupującą, przeciągamy do pola danych. Bo chcemy policzyć ilość komputerów. Oczywiście nie suma, bo nie chcę sumować numeru 6 z 7, tylko ich ilość. Niech policzy, ile komputerów jest dla każdej konkretnej pojemności dysku. I rzeczywiście, pojemność dysku 100 GB, 8 komputerów. Ja jednak chcę mieć 10 największych. No to co? Prawy klawisz, jeszcze raz zedytujmy ten układ. Weźmy pole wierszy, czyli to pole, po którym grupowaliśmy, poddajmy edycji, opcje i możemy posortować je malejąco, ale nie po pojemności, tak, nie po pojemnościach dysku, tylko po zlicz numer komputera, czyli po ilości wystąpień. I pokaż 10 elementów od góry, zlicz numer komputera, czyli po ilości wystąpień. OK. I mamy 300 GB, 173 razy wystąpił, 626, 220, 110. Sprawdźmy te dane z odpowiedziami. Tak jest, 300 GB, 173 razy, 220, 10 razy. Tutaj mamy tą samą ilość, więc nie ma znaczenia, czy 220 jest wyżej, czy 160. Zadanie drugie. Znajdź wszystkie komputery w sekcji A, w których trzeba było przynajmniej 10 razy wymienić podzespoły. Przypomnę, że naprawa polega albo na wymianie podzespołu, albo na restarcie komputera, niczym więcej. Należy podać ich numery oraz ilość wymian podzespołów. Tu widzimy odpowiedź zresztą poprawną. Zobaczymy, czy to uzyskamy. 4 komputery, 12, 12 i po 11 wymian. Jeden z nich to 202. No zobaczymy, czy to uzyskamy. Czy mamy taką tabelę, z której możemy to wydobyć? Tutaj mamy komputery, nie mamy informacji o naprawach. Tu mamy informacje o awariach, ale nie o naprawach. O naprawach mamy tutaj informacje i widzimy, czy to jest restart, czy wymiana. Ja od razu dodam tutaj takie pole, czy to jest restart. Czy przepraszam, czy to jest wymiana. O, W jak wymiana. Zróbmy tak. Jeżeli to pole równa się w cudzysłowie wymiana, wtedy 1 w przeciwnym wypadku 0. O. Będzie nam łatwiej policzyć. Dobrze, wszędzie gdzie mamy wymianę, mamy jedyneczkę. Ale ja tu muszę jeszcze mieć informacje o numerze komputera oraz o sekcji, w której występuje, ponieważ interesuje mnie komputery tylko z sekcji A. Spójrzmy na plik, czym dysponujemy? Numerem zgłoszenia, czyli awarię. Numer zgłoszenia tutaj mamy i jeżeli weźmiemy drugą kolumnę z tej tabeli przy odnalezionym numerze zgłoszenia, to uzyskamy numer komputera. Tak do tego podejdźmy. Zrobiłem to tutaj, no troszkę niedobrze, bo nie chcę tracić wzorcowej tabeli. Przekopiujmy to sobie. I tutaj numer komputera uzyskamy funkcją wyszukaj pionowo, która przeszuka tabelę awarie. Nie muszę pisać, że to jest zakładka awarie, obszar tabeli od do,
ponieważ ja ją sobie nazwałem. Zacznę jednak od tego, że mam powiedzieć, co wyszukuję. Teraz, gdzie wyszukuję? W tabeli AVA, tak ją nazwaliśmy przy imporcie danych. I jeżeli znajdę taki numer zgłoszenia, to podam wartość z kolumny drugiej, bo tam mamy numer komputera. Wyszukanie dokładne. Gdybym dał jedynkę, to by było wyszukanie przedziałami od do. Tu mamy jakąś literóweczkę. Wyszukaj, a nie wyszukaj. O. I to jest numer komputera. 249 dla zgłoszenia numer 2, co potwierdźmy. Tak, to jest wszystko poprawne. Podobnie będzie, jeżeli już mamy numer komputera, to mogę także zdobyć sekcję. To będzie też kolumna druga, ale z tabeli komputery, no i po numerze komputera będę szukał, a nie po numerze zgłoszenia. Czyli sekcja to jest wyszukaj pionowo. Co szukam? Numeru komputera w tabeli komputery. Jeżeli znajdę, to podaję kolumnę numer 2, czyli sekcję, wyszukanie dokładne. I to jest numer sekcji, w której stoi ten komputer. Z tej tabeli, tutaj czas się nie mieści, ale to jest nieistotne w tym wypadku, z tej tabeli mogę wszystko już wydobyć. Gdybym nie zrobił tej kolumny, miałbym zadanie troszeczkę utrudnione. Najpierw spróbujmy posłużyć się tabelą bez użycia dodatkowej kolumny, którą stworzyliśmy, gdzie zamienialiśmy słowo wymiana na jedynkę, a restart na zero. Oczywiście tabela przestawna. No i zaczniemy od pogrupowania po sekcji, żeby pozbyć się innych sekcji niż sekcja A. Tylko sekcja A nas interesuje. I tam pogrupujmy sobie komputery po rodzaju naprawy. Co będziemy liczyć? No oczywiście będziemy liczyć, ile było tychże napraw. Nie suma, tylko zlicz, ile ich było. Popatrzmy na tabelę przestawną i widzimy, że w sekcji A, wcale nie jest tego tak dużo, komputer numer 8, restart 2 razy, wymiana 2 razy, ale już komputer 42, wymiana 11 razy, a zatem ten na pewno musimy podać. Zmieńmy sobie może troszeczkę układ. Rodzaj przenieśmy tutaj. Dużo wygodniej w tej sytuacji. Widzimy numery komputerów i widzimy te, które mają wymianę 10 lub większą. Ten. To trzeba przepisać. Cztery sztuki nie problem przepisać jako odpowiedzi, ale jakby było ich 100, to już by był kłopot. Można wtedy skorzystać z naszej kolumny W. W jaki sposób? Przeróbmy trochę tą tabelę. Edytuj układ. I nie rodzaj, tylko to w ogóle wyrzućmy. Nie będziemy zliczać po rodzaju. Będziemy tylko sumować W. Zauważmy, że jedynki mamy tam, gdzie jest wymiana. Jak sumujemy wszystkie jedynki wymian, no to uzyskamy liczbę wymian. OK. Teraz tę tabelę należy posortować po kolumnie suma W. Choć nie jest to już w tym wypadku konieczne, bo w poleceniu nie ma informacji, żeby posortować, ale gdyby ich było 1000, no to chciałbym widzieć, tak, te największe. Jak to robić? No po będę sortował nie w obrębie sekcji, tylko w obrębie numeru komputera, więc nie tutaj klikam, tylko tu klikam dwa razy opcję i sortuj suma W malejąco. No już nie będziemy ograniczać ilości. OK. I mamy w obrębie każdej sekcji posortowane te cztery do przepisania i jak pamiętamy, to są właśnie te, które były poprawnymi odpowiedziami. Zadanie trzecie, najtrudniejsze w arkuszu kalkulacyjnym akurat. Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej sekcji. Kiedy to było i w jakiej sekcji? Tu mamy odpowiedzi, że to było 23 grudnia w sekcji Q, ale jak to znaleźć? W tabeli awarie mamy numery komputerów i kiedy one następowały. Nie mamy jednak informacji, w której sekcji się one odbywały. Nie mamy też informacji, ile komputerów jest w jednej sekcji. Tę jednak zdobędziemy bardzo szybko. Z tej tabeli sobie ją wyciągniemy poprzez oczywiście tabelę przestawną. W każdej sekcji
Policz komputery i to będziemy wiedzieli już, ile w każdej sekcji jest komputerów. Jeszcze, ponieważ będziemy z tego korzystać, nazwę sobie tą tabelę. Niech to będzie ILO. A skoro tak, to nazwę też zakładkę ilość, a tabela trzyliterową nazwę zgodnie z konwencją, której używam, posiada. Wróćmy do awarii. Tutaj chciałbym uzupełnić o numer sekcji tabelkę. Może zgodnie ze sztuką przekopiujmy to na nowy arkusz. Sekcja, wyszukaj na nowo. Numer sekcji będziemy mieli w tabeli komputery w drugiej kolumnie na podstawie numeru komputera. Czyli poszukuję numeru komputera w tabelce komputery, drugą, w której jest numer sekcji, dopasowanie dokładne. OK. Dobrze. Z tej tabeli już możemy utworzyć tabelkę, z której będziemy mogli pogrupować to wszystko po sekcjach. Chcemy w obrębie jednej sekcji coś znaleźć. Po czasie awarii, bo musi to być w ciągu jednego dnia. I to by było na tyle, gdybym miał 100% pewności, że jeden komputer nie psuł się kilkukrotnie tego samego dnia. Jeżeli tego nie wiem, to niestety muszę jeszcze zgrupować je tak, żeby występowały w bardzo podobnej tabeli, ale tylko jeden raz. Czyli numer komputera muszę tu jeszcze dodać. No jakakolwiek funkcja grupująca, dam po prostu zlicz komputery, to jest nieistotne w tej sytuacji. I tak wyjdą jedynki, tak? Spójrzmy. W sekcji A widzimy wszystkie daty, ponieważ na przykład tutaj zobaczmy 29-29 to są osobne daty, ponieważ mamy inne godziny, a zatem to nie zostało zgrupowane dla tych dwóch różnych komputerów. Musimy jeszcze spowodować, żeby ta kolumna grupowała po dniach, a nie po sekundach, bo tutaj tak naprawdę z dokładnością sekundy jest grupowanie. Jak to zrobić? W arkuszu kalkulacyjnym Excel to po prostu prawy klik w tą kolumnę i mamy menu kontekstowe grupuj. Natomiast tutaj albo F12, albo jak ktoś nie pamięta, to dane, konspekt, grupuj. Widzimy F12 i grupujemy po dniach. OK. Widzimy teraz, że ten dzień jest zgrupowany wspólnie, a w obrębie tego dnia mamy dwa komputery. Gdyby ten sam komputer zepsuł się dwukrotnie, tutaj byłaby dwójeczka. Ale tu wystąpiłby jeden raz. W związku z tym z tej tabeli już możemy, mając pewność, że komputery się nie powtarzają, zrobić kolejną tabelę przestawną, dokładnie taką samą. I tam już będziemy mogli policzyć ilość rzeczywistych awarii odrębnych komputerów. Żeby jednak zrobić z tego tabelę przestawną, tu muszę mieć uzupełnione literkami A, a tu, gdzie nie ma dat, muszę tę datę przypisać. Zróbmy to automatycznie, oczywiście edytując układ. W opcjach mogę wymusić powtarzanie etykiet woluminu. O, przesuńmy to troszeczkę. Dobrze, czas awarii, opcje. Powtarzaj etykiety woluminu. To już jest ta tabela, która nas interesuje. Ponieważ nie można robić tabeli przestawnej z tabeli przestawnej, to sobie ją nawet w tym samym arkuszu skopiujmy, tak, żeby była chociaż kolumna przerwy. I z tej tabelki już finalna tabela przestawna. Wiemy, że tutaj numery komputerów w obrębie tego samego dnia na pewno się nie powtórzą, ale może wystąpić ich kilka. No to co? Znowu, dokładnie tak samo. Sekcja, czas awarii i teraz już nie muszę tutaj komputerów dodawać. Mogę je po prostu od razu zliczać. Nie suma, tylko zlicz. Zlicz ze zlicz. W porządku. I widzimy, że tutaj 11 grudnia w obrębie sekcji A na pewno dwa odrębne komputery uległy awarii.
Dodajmy sobie jeszcze tutaj, ile jest w sumie komputerów i dzięki temu będziemy mogli wyłapać, kiedy nastąpiła awaria wszystkich. Równa się wyszukaj pionowo. Stworzyliśmy sobie specjalnie taką tabelkę ILO i właśnie ją wykorzystamy. Będziemy wyszukiwać sekcje w tabelce ilość i jeżeli znajdziemy, to podajemy, ile jest tych komputerów. Czyli kolumnę drugą, dopasowanie dokładne. Kopiujemy to w dół. I oczywiście tutaj nie mamy nazwy sekcji, więc musimy w sposób, którego przed chwilą się nauczyliśmy, uzupełnić literki. OK. Widzimy w sekcji A20. Musimy teraz znaleźć wiersz, w którym mamy tę i tę liczbę taką samą. Bardzo proszę. Równa się. Jeżeli ta liczba jest równa tej liczbie, to podaj 1, w przeciwnym wypadku nic nie podawaj. No nic nie podał, ponieważ nie jest równy. Klik, klik i gdzieś tam się pojawia jedynka. Sprawdźmy, czy aby na pewno. Suma z tego obszaru do końca tabelki, no, bez tego wiersza, wynosi 1. To znaczy, że ta jedynka gdzieś tam jest. Gdzież ona tam jest? Na różne sposoby można by to szukać. Ja jednak zmodyfikuję nieco to, jeżeli. Nie wpisuj jedynkę, tylko wpisuj wartość takiej funkcji wiersz. I skopiujmy to w dół, bo to oczywiście jest w tym momencie tylko w pierwszej. Tak. Teraz cała kolumna zawiera taką formułę. W związku z tym mam tutaj wszędzie pusto, tylko w tym jednym wierszu, gdzie jest równość tych dwóch wartości, pojawia się numer wiersza. Ponieważ sumowałem to, nic z tamtą wartością. To jest numer wiersza po prostu. 14.30. Lecimy do wiersza 14.30. To już ręcznie chyba zrobimy. 14.1430. O. To jest tutaj. 23 grudzień. 14 komputerów w sekcji Q uległo awarii, a sekcja Q właśnie zawiera 14 komputerów. Zadanie czwarte, o wiele łatwiejsze. Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej. Podaj numer zgłoszenia, czas zgłoszenia i datę naprawy. Wszystko w tabeli naprawy mamy, z wyjątkiem daty zgłoszenia. Różnica tych dwóch dat to jest oczywiście czas naprawy. Będziemy szukać maksa z tej wartości. Uzupełnijmy sobie wtedy tę tabelkę. Może o tak, Ctrl-C do nowej zakładki po staremu. Ta kolumna jest mi potrzebna. Czas zgłoszenia. Równa się wyszukaj pionowo. Będę przeszukiwał tabelę awarie. No, oczywiście czego będę poszukiwał? A może to zedytujmy. Będę poszukiwał numer zgłoszenia, czyli od tej komórki średnik w tabeli awarie. Kolumna to była pierwsza, druga, trzecia. Interesuje nas czas. Dopasowanie dokładne. Ten czas podał mi się w formacie zwykłej liczby. Zamieńmy go może na czas. Dla Ctrl 1 we wszystkich arkuszach, data, jakiś taki format z godzinami, niech będzie ten. No widzimy, że to jest dokładnie, to jest ten rok, tak? Czyli wszystko się zgadza. Różnica między tymi komórkami to jest oczywiście czas awarii, czyli długość naprawy, DL, jak długość, równa się ta późniejsza data, czyli czas naprawy, minus ta wcześniejsza data, czyli mniejsza liczba, i uzyskuje jakąś godzinę. Ja bym to wolał nawet mieć w postaci liczb, a nie w postaci dat.
Dlaczego? Zobaczmy, tak? Tutaj były jakieś godziny, ale format samej godziny nie był odpowiedni, bo tu mam dwa dni i ileś godzin, tak? Przypominam, że jeden to jest doba w formacie czasu. Czyli tutaj mamy ponad dwa dni. Musimy znaleźć wartość maksymalną z tej komórki, z tej kolumny. Równa się max. Proszę bardzo. Prawie 7 dni trwała naprawa. Mogę to oczywiście zamienić na format daty z dniami i godzinami, ale mnie nie interesuje to. Mnie interesuje, który to jest wiersz. To posłużmy się techniką, którą znamy. Jeżeli ta wartość jest równa tej wartości, F2 teraz wcisnę, żebym mógł edytować, bo muszę zablokować dolarem jedynkę. W trakcie kopiowania G1 nie może się zmieniać. To wtedy wpisz numer wiersza. Wiersz. W przeciwnym wypadku wpisz albo 0, albo nic nie wpisuj, czyli pusty tekst. No, mogę 0 wpisać dla odmiany. I teraz, jak zsumuję sobie tę kolumnę, równa się suma po tej kolumnie w dół, to uzyskam 0 plus ten jeden numer wiersza, czyli to jest numer wiersza 4180, to jest numer wiersza, przypominam, to jest numer zgłoszenia. No to lecimy do 4180, tu już za daleko. To jest to. I to jest 13 listopada, a to była naprawa, tak? A zgłoszenie 6 listopada, numer zgłoszenia 2087. I taka też jest odpowiedź poprawna. Zadanie ostatnie. Podaj liczbę komputerów, które nie uległy awarii o priorytecie większym lub równym 8. Wliczamy w to komputery, które w ogóle nie uległy awarii. No to jest nieciekawe zadanie, bo bym musiał najpierw policzyć te komputery, a potem wyodrębnić bezawaryjne i je dodać. O wiele łatwiej będzie do tego podejść odwrotnie. To znaczy znać liczbę wszystkich komputerów, a to jest bardzo łatwo, zdobyć i odjąć od tego wszystkie te, które uległy awarii o priorytecie większym lub równym 8. I tak do tego podejdziemy. Wszystkie dane potrzebne znajdują się tylko w jednej tabeli, w tabeli awarie. Moglibyśmy je przekopiować na nowe zakładki, ale tamte już poczyściłem, żeby było wygodniej troszeczkę. Skorzystamy z surowej tabeli wzorcowej. Tabela przestawna. OK. Po czym pogrupujemy? Po komputerach, numer komputera i będziemy sprawdzać, jakiej awarii uległ maksymalnej. No to priorytet i posłuszmy się teraz funkcją grupującą max. Dla każdego komputera nie będziemy zliczać, ile razy uległ awarii, jaka jest suma, tylko maksymalna wartość tego priorytetu. I widzimy, że dla komputera 1 to jest 10. A dla kolejnych takie wartości. Posortujmy to sobie jeszcze tylko może. Posortujmy po priorytecie malejąco, żebyśmy mieli od góry te największe. I to już jest tyle. Właściwie to jest znalezienie tylko granicy 8-7. To już nie będziemy nawet automatycznie robić, tylko sobie zjedźmy. I widzimy, że ten komputer, to jest ostatni, który nas interesuje. Ile ich tu jest? No 352 wiersz. Można by to tak zrobić, no ale troszeczkę sobie zautomatyzujmy, chociaż tu będzie 1, tu będzie równa się to plus 1. Przekopijmy to do końca, żeby nie musieć ciągnąć myszką. I jeszcze raz poszukajmy tej granicy. Między 7 a 8. To jest to. Widzimy, 351 komputerów uległo takiej awarii, a zatem nie uległo żadnej lub mniejszej ile? Tyle ile z komputerów, a już sprawdziliśmy, że jest ich 500. Czyli 500 minus
351 równa się 500 minus 351, 149 komputerów. I taka jest właściwa odpowiedź. Dziękuję.